Siemanko, Kamichana z tej strony. Pan Adam sobie siedzi ładnie z piłeczką od naszego partnera, sponsora Spalding Polska. Zapraszam na stronę sportspro.pl, 20% zniżki po wpisaniu kodu Hanas. Dużo, dużo rzeczy do kupienia. Taka piłeczka, koszuleczka. Co tam jeszcze, panie Adamie? Kupił pan coś, czy nie? Frotkę pan kupił. Dzisiaj moim gościem będzie agent koszykarski. Wielu z was już domagało się, byli trenerzy, zawodnicy, prezesi. Był jakiś prezes? Był, pani prezes była przecież. Był pan prezes, I prosiliście o agenta koszykarskiego. Taką osobę dzisiaj zaprosiłem. Jest to Mateusz Jodłowski, agent 007J23. Opowiada o tym, jak zostać agentem, kogo ma w swojej stajni, jak ja to mówię, jakie są plusy tego zawodu, minusy. Bardzo długa rozmowa. Podzielimy ją na dwie części w tym tygodniu. Tak jak wspominałem, pilotażowo wcześniej Adrian Bogucki i Klaudia Niedźwiecka. Ten odcinek będzie w dwóch częściach. Dla patronów będzie w całości od samego początku. Jeżeli ktoś chce zobaczyć go od razu, zapraszam do współpracy na strefach Hanasa Patronite, który jest cały czas czynny. Zapraszam do oglądania. A dziś moim gościem jest agent koszykarski J23, który w przeszłości reprezentował Lina Greera, Gintarasa Einikisa, Kaukenasa czy braci Lawrynowiczów, a dziś między innymi Michał Kolenda, Jakub Kobel, Adrian Bogucki czy Aaron Cel, Mateusz Jodłowski. Witam cię serdecznie. Cześć. Kibice tutaj się domagali reprezentanta, jakby jednego z agentów. Wybrałem sobie ciebie, no bo współpracowaliśmy kiedyś. Było to, pamiętam, bo Górnik Wałbrzych pierwszy był, prawda? Tak, chyba poza Wrocławiem, ale to zaraz będziemy dalej. Mam koszulkę dla ciebie. Ja Jordan, od razu. Ty pizda. Igor to naprawdę wielka postać. No a z trenerem Griszczukiem, jak wspominasz trenera Griszczuka? Super człowiek. Pamiętam, jak zrobił naprawdę coś wielkiego w Słupsku i to była drużyna, w której grało wielu fajnych gości, którzy się czuli drużyną. I najśmieszniejsze, że gościem, który to wszystko jednoczył, był Litwin, który miał trochę z Polską wspólnego, Midaugas Burnejka. Mhm. Nie, to nie ten, co od tych atletów. Ja jest. Nie ten. Paliwo. No. Nie rakietior. Nie, Midaugas był po prostu wyjątkową postacią, który potrafił zrobić drużynę. Ja nie tancjor. Tak, on tam wszystko, powiem ci, on był od wszystkiego. No dobra. Oglądałeś odcinki moje jakieś? Zawsze. No to który ci się najbardziej podobał? Emocjonalnie bardziej przeżywałem ten z Jackiem Krzykałą. Mhm. To zawsze była postać, którą wspominam z emocjami, z jego rzutami i z tym, co on zrobił w klubach. Pamiętam jego taty, który grał w Górniku, który nieraz doprowadzał do łez kibiców Śląska, mhm, na Mieszczańskiej, ale jak Jacek przyjechał do Wrocławia, to było od razu widać, że będzie królem miasta. Okej. Okay. Słuchaj, zaprosiłem cię, bo chciałem pokazać, jak wygląda praca agenta koszykarskiego, no bo dbasz o swoich zawodników, o wizerunek, kontrakty załatwiasz, negocjujesz, rozwiązujesz też, bo też będziemy o tym mówić. Powiedz mi, jak zostać agentem sportowym? Sportowym, koszykarskim, bo nie wiem, jak to w ogóle, jak to się profesjonalnie nazywa. No widzisz, to jest taka śmieszna różnica, że... Czy dyrektor do spraw sprzedaży. No bo to wiesz, menadżer jest w piłce nożnej, no, a agent jest w koszykówce. Nie wiem, dlaczego to się tak rozróżnia. Dlaczego się mówi, że na przykład w piłce nożnej jest selekcjoner, a w koszykówce jest coach. Może to jest fajna taka różnica, którą się widzi w piłce i w koszykówce. Mhm. U mnie to było tak, że kończąc studia AWF-u i równolegle studiując na prawie, nie wiedziałem, jak to połączyć. I to się stało tak samo z siebie, ponieważ chodząc na halę piłki ręcznej przy ulicy Saperów, na siłowni spotkałem wielkiego, wielkiego zawodnika. I zapytałem się, co ty tu robisz? Mówię, no jak trenuję piłkę ręczną? Ja mówię, przecież ty powinieneś grać w koszykówkę. I obiecałem mu, że umożliwię mu to, bo miał jakąś tam styczność z sekcją Śląska-Wrocław, ale chyba trenerom nie wpadł do gustu. Nazywał się Darek Lewandowski, pamiętasz? Tower. Mhm. No tak, był. Był. I ten chłopak, mimo tego, że miał kontuzję jakąś drobną kolana i skorzystał
z moich kontaktów lekarz, doktor Krzysztof Zimmer wyprowadził go z tego. Trener Koniecki go wprowadził w Sopocie do PLK, do ligi, to była Ekstraliga wtedy. I zrobił ten krok i w pierwszym meczu rzucił punkty. To też jest fajna sprawa, że po 3 miesiącach, czy tam po 2 miesiącach treningów gość wchodzi znikąd z ulicy i nagle istnieje w koszykówce, a potem grał w koszykówkę w Turowie, grał we Francji w drugiej lidze, grał w Czechach. Myślę, że to był taki początek, który dał sygnał do tego, że mogę coś robić na bazie AWF-u i kończąc Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, zawsze się zastanawiałem, co dalej. Trenerem nie chciałem być, bo miałem kolegów na AWF-ie, którzy zostali trenerami, są super trenerami, jak Paweł Turkiewicz, Tomek Jankowski. Tomek Jankowski nie zawodnik, tylko Tomek Jankowski z Wrocławia Jankes, tak? Coach, głównie znany ze szkolenia młodzieży. No twój trener oczywiście. No mój trener, tak? Jasne. I wielu jeszcze innych chłopaków wypuścił. Mroka. Iwo Kitzinger też. No właśnie, Marcin. Tak? To jest Marcin czy... Marcin Kosiński, Iwo Kitzinger, nie wiem jak wolisz. Nie, wolę to i to, bo uważam, że to był gość, który naprawdę się odznaczył. I jeszcze pamiętam, mieliście Pawełka Mroza, którego ściągnęliśmy. Twój klient, Big Prospect, no. Był. I pewnie podpisuje się dwoma rękoma. Ja pod tym już uważam, że nie to, że niespełniona. No miał jakieś, bym powiedział, były problemy. Potem te problemy wychodziły, bym powiedział, w rodzinie. Ale cieszę się, że z nim współpracowałem, bo to naprawdę wspaniały chłopak, który uważam nie spełnił się we Wrocławiu, ale grał super koszykówkę i pamiętasz jak wyglądał na tych kampach, na których ty też byłeś. No tak, no w Treviso na Eurocampie, tam był zresztą Marcin Gortat, Chyliński, Michał... Wojtek Barycz. Tomek Kęsiński, tam nieźle. Dużo było. Nieźle, wszyscy podpisali kontrakty za granicą, tylko ja w Śląsku za 500 zł już miałem umowę. Wiesz, niczego nie można żałować, no ty wiesz, kochałeś Śląsk. Ale no. Tak było, ale pamiętam, byłem w drużynie z Rocco Ukiciem, który grał też w Toronto. A Lorbecka nie pamiętasz? Lorbeck to, ale w mojej opozycji graliśmy jeden na jeden i jak zacząłem na te swoje obroty brać Kuźnickie, zwariował, nie? Kamiś, ty naprawdę miałeś to, czego nie miało, bym powiedział, 90%. Ty miałeś... No proszę jeszcze. Ty miałeś ten talent i miałeś wyczucie. I to powiem ci, że mało jest chłopaków, którzy umieją to z tego wykorzystać. Nie miałeś dynamiki, nie wsadzałeś piłki do kosza, ale umiałeś zakręcić niejednego. I ja cię pamiętam z mistrzostw Polski juniorów w Kwidzynie, gdzie byłeś totalnym MVP. Pojechaliście w Polonię Warszawa i ty grałeś na jedynce, dwójce, trójce. Grałeś to, co chciałeś. No grałem, bo wiesz, ręka była zdrowa. Ja pamiętam twój mecz z Marusi, kiedy Janakis się na ciebie patrzył, kto to jest ten młody gość. Właśnie powiedz tą historię swojej, jak to było. Ale to, że byłeś pod kontraktem Śląska. Ale co, podpisałbym w Marusi? Ale nie, myślę, że grałbyś spokojnie w Europie, gdyby nie błędy lekarzy w szpitalu wojskowym. Nie mam nic do szpitala wojskowego, ale podejrzewam, że jeśli sportowiec profesjonalny na swoim poziomie, tak jak ty grałeś, jest operowany w wojsku, no to chyba coś nie tak poszło. No, uważam, że ktoś się z tym rozjechał. No trochę tak, ale tak ze 100 papiera bym mógł tam brać, nie? Później, jak myślisz? Chyba do połowy sezonu. Słuchaj, jeszcze o tym, fajnie, że o tym mówisz, że tak to pamiętasz, bo ja to tak już przez mgłę. Super grupę miałeś chłopaków, których jak się do dzisiaj ich spotyka, wy byliście grupą, mieliście dobrego trenera, mieliście to wszystko. Z kim byście nie grali, to robiliście swoje i nie pytaliście się o jeńców, tylko byłoby w pierdą. No tak było, no my się tu nie krępujemy, możemy walić ile chcemy. I pamiętam te twoje mecze na tych mistrzostwach i jak pamiętam, że Krzysiu Szubarga wypadł z kadry 84 rocznika na tych eliminacjach w Wałbrzychu, które były. Jak powiedziałem tam trenerom w sztabie, że ty jesteś i jesteś blisko i mógłbyś ten, to oni chyba nawet nie wiedzieli, kto to jest Kamil Hanas tak naprawdę, bo taki mieli scouting, bo to... Wtedy był trener Matyć chyba, tak? No nie, to była kadra U20. A, U20, okej. To był taki trener z Sosnowca, taki wiesz, wybitny. No ja go bardzo lubię, to świetny fachowiec jest. Słuchaj, o Pawle Mrozie chciałem powiedzieć, bo wspomniałeś o nim. Jakby wydaje mi się, że on troszeczkę...
w dzisiejszej koszykówce byłoby mu chyba o wiele, wiele łatwiej. Też tak się zgodzisz, no bo miał wzrost, lubił rzucić za trzy punkty. Troszkę inaczej grał niż wtedy oczekiwano. Wtedy kabanów pod kosz, wiesz, ściągano, żeby się upychali jak świnia. Ja uważam, że po pierwsze trzeba to tym jasno powiedzieć, że ten rocznik, w którym ty grałeś, 84-85, to do dzisiaj to był najbardziej utalentowany rocznik, generacja jaka była w Polsce. Do dzisiaj nie było chyba takiej, nawet ten 9-3, nie było tylu gości utalentowanych i gości, którzy mogli grać na takim poziomie, bo był Maciej Lampe, był Gortat, Koszarek, Szubarga, Piotrek Stelmach. Tak. Tak? No Chrycaniuk, Adam, no jest tam. Adam Chrycaniuk, no i ty dalej masz Paweł Mróz. Przemek Zamojski, tam jest trochę. Nie, Zamoj chyba był starszy. Zamoj jest 8-6. 8-6, ale go nie było w tej kadrach. No tak, 8-4, 8-5, to prawda. Zobacz, wy, którzy zdobywaliście Mistrzostwo Polski, nikogo nie brali do was do kadry, a dzisiaj z tej twojej drużyny i Mielony gra, prawda, i Robert Skibniewski, ale on był troszeczkę o rok starszy. Ale tak, Robercie zapomnę. Wy pojechaliście na mistrzostwa do Spójni, tak, do Stargardu. Coś tam wam nie wyszło. Świetnie tam, pamiętam, wtedy zagrał. Kto mistrzostwo tam nie pociągnął? Spójni? Tomek Świętoński. Tomek miał naprawdę duże papiery. Miał, wszystko miał. Tak. I super. Tatę trenera, siostra grała w siatkę, też pamiętam, rodzina bardzo sportowa i... No Świętoński, Piechucki był na dwójce, nie pamiętam kto na trójce tam grał, ale był Stelmach i Chrycaniuk Adam, tak, nie? Bo to tak, mieli naprawdę tak, niezłą paczkę. No jeżeli tak o kimś zapomniałem, to sądzę, że mu, wiesz, jak patrzę na to zdjęcie z trybun, gdzie siedzą te... zawodnicy, no to po prostu tam mógłby zrobić z tego reprezentację Polski. To prawda, bo wiele osób właśnie wspomina o tym, że to był chyba najsilniej obsadzony turniej w historii tych mistrzostw. No, to właśnie mówię, dlatego mówię, że twój rocznik i 84 to były najbardziej, a jeszcze był Malesa, pamiętasz, taki chłopak z Łodzi. Świetny ten. On taki był jak mały Maciek Zieliński. Taki był. Stebeki walił z połowy, nie? Niewiarygodny. Taką miał silną rękę. Był. Dobra, jakby... Trochę fajne rzeczy poruszamy, ale zapytałem, jak zostać agentem. Powiedziałeś, to był twój pierwszy klient, tak? Lewandowski. Pierwszy klient, tak. A co trzeba w ogóle zrobić, jakby ktoś chciał zostać? Trzeba skończyć studia, czy to jest taki zawód wolny? Jak to wygląda? Wolny jest, dlatego że tu nie masz godzin, kiedy ty będziesz pracował. Oczywiście można sobie wyznaczyć, ale jak pracujesz z partnerami amerykańskimi, no to trzeba i czasami o 4, 5 rano, czy o 6 jeszcze z nimi szczegóły kontraktów ustalać, czy odbierać oferty i przekazywać się dalej, no bo to jest taki okres, teraz nastąpił, prawda, od czerwca do połowy sierpnia, kiedy jest gorąco. I jak trzeba? No trzeba przede wszystkim mieć kontakty, trzeba poznawać ludzi, jeździć. Dla mnie, ja zawsze uważam, że samo do ciebie nie przyjedzie. Już nie ma tych czasów, że we Wrocławiu była Euroliga i goście przyjeżdżali i ty szedłeś sobie do hotelu, już byłeś po wizycie z Davidem Blattem, czy spotkałeś Dejana Bodirogę w hotelu. Tego już nie ma. To wiesz, to minęło. W 93 roku na hali ludowej przyjechała cała śmietana chyba światowa, jaka była, bo tu były eliminacje do Mistrzostw Europy i było takie natłoczenie agentów i skautów i zawodników. Ty nie pamiętasz tego. No to wiesz, no to każda jedna reprezentacja przyjechała z gwiazdami z NBA. Brakowało tylko Toni Kukocza i brakowało Divacza. No to, ponieważ Serbia nie grała w tych eliminacjach, ale Toni nie przyjechał, bo on był wtedy po Last Dance, tak? Nie, to było przed Last Dance. Przed Last Dance. Ale przyjechał, to był ostatni mecz Drażena Petrowicza, na którym byłem i pamiętam, że w meczu ze Słowenią, który oni przegrali, Jurek Zdowc, i oni tu wszyscy grali na hali ludowej. To były mecze, które potem spowodowały, że na turniej do Niemiec, na Mistrzostwa Europy pojechali Słoweńcy, Chorwaci i Bośniacy, z tego co ja pamiętam. Chyba. No tak, czyli kontaktów nałapałeś wtedy na pewno. Nie, bo ja wtedy jeszcze nie pracowałem, ale poznałem wtedy jednego z agentów, który potem zaczął pracować z Adamem Wójcikiem, Mark Rowe. I ten człowiek mnie uświadomił, na czym polega praca, bo tak naprawdę praca agentów w Europie się zaczęła na początku lat 90., bo wcześniej zawodnicy byli pod długoterminowymi kontraktami w klubach i kluby były właścicielami kart zawodników. I dopiero potem FIBA to
zmieniła, tworząc nowe przepisy, że zawodnik był pod kontraktem w klubie do momentu, kiedy trwał kontrakt. Mhm. To się zmieniło i powstał grunt dla agentów w Europie. No, pierwsi w Europie byli agenci, którzy przyjechali ze Stanów i włoscy agenci jak Luciano Capiccioni, była również Mirapolio, byli w Europie Fleischer, Mark i Erik, mhm. ale Erik już pracował tylko w NBA, bo te wzorce ze Stanów przychodziły do Europy i powstawała, bym powiedział, powstawał rynek dla zawodników, trenerów i dla agentów. Tak to się zrodziło, że akurat poznałem przedstawiciela firmy Interperformance z San Marino. Ty też byłeś u nich, pojechałeś do nich, pamiętasz, na ten... Tak, byłem w Rimini, tak, na jakimś tam obozie. Tak, no, i tam się pokazał. Z trenerem Zyskowskim. Jechaliście samochodem. Tak jest. Tak. Długo. No same ty mi takie podróże załatwiałeś autem, nie? Wszyscy samolotem, a Kamcio na ostatnią chwilę furą musiał dojść. Skuźnik jechałeś, usnąłeś. No, to dobra. Ale jeszcze były wariant pociągu. No, no to nie, ale było okej. Okay. No bo wyprzedziłeś moje pytanie, czy w końcu dołączyłeś do jakiejś agencji? Do dużej, wielkiej agencji, która, bym powiedział, uczyła mi, pokazywała mi, jak to wszystko funkcjonuje. I moim doświadczeniem było takie, że nie warto pracować w dużych... w wielkich firmach, ponieważ to się wiąże z tym, że jest decyzyjność dużo wolniejsza i rozpoznawanie talentu jest dużo mniejsze. I sianem się trzeba dzielić jeszcze. To akurat zawsze się trzeba dzielić. To nie ma tak, że jest ktoś pracuje i nie podzielisz się. To jest, bym powiedział, no, to jest tak samo jak... przychodzisz do domu, musisz się z żoną podzielić tym, co masz, prawda? No, nie wszyscy się dzielą, słuchaj. No, myślę, że ludzie. Inne zabierają żonę, no ale na takim wyjeździe też samochodem było jeszcze paru innych zawodników. No, kto był? No, było tam, jeździliśmy po tym, zwiedzaliśmy, no. Koszy też pojechał z Wojtkiem Baryczem, samolotem polecili, masz rację. No widzisz. Ale ja ich wyrywałem wtedy z tego... Ale gdzie, do Treviso ich wysłałeś? Nie, pojechaliśmy do Udine, to był bardzo fajny wyjazd. A ty koszarowi Włochy załatwiłeś? Kto to załatwił? Nie, nie ja, ale ja koszara po tym, po jednym z sezonów miałem do niego Sienę, która wtedy już kończyła swoje wielkie granie i go bardzo, bardzo go chcieli. I mówiłem mu, że warto wrócić, bo bardzo go trener chciał, który go znał z Ligi Włoskiej, on grał w Kasercie i po prostu fenomen Kosiego był tak wielki, że uważał, że może grać na poziomie Euroligi bez problemu. Ale chyba tam ktoś mu źle doradził. No dobra, jak do stajni swoich chłopaków łapiesz? No bo masz swoją jakąś grupę ludzi. No my to w środowisku mi stajnia, stodoła, wiesz, jak zwał, tak zwał, ale masz swoją grupę klientów. Słuchaj, tutaj wiesz, jak ze mną jest. Ja to raczej podchodzę do tego, że... Już grasujesz w tym przedszkolu, już ta, grasujesz, to jest, słuchaj. Mój agent powiedział właśnie, że trzeba zawsze zwracać uwagę na duże mamy. I to dużo prawdy w tym jest. Bo... To jakiś włoski agent musiał być. Nie, właśnie nie. To był mój amerykański partner, z którym współpracuję od... ponad 15 lat, Kenny Grant, który mi naprawdę bardzo dużo w życiu powiedział, okay, o tym, jak to było, i opowiadał mi o początkach i o tym, jak to się kiedyś jeździło autobusem po Europie i się na listy wysyłało do klubów, żeby zagrać mecze sparingowe. I się wsiadało, się jeździło i odpowiadało na listy. I tak samo oni pozyskiwali sponsorów, wysyłali listy. Czy Gillette, czy Pepsi, czy jakaś tam inna firma, mm-hmm, dawała im sponsorowanie. I jeździli po Europie. Mi opowiadał, jak przyjechał kiedyś do Wrocławia w 70 którymś roku na mecze do Hali Ludowej i grali tu mecze. Także on znał Wrocław, znał Halę Ludową, znał tą atmosferę, wiedział, że tu byli wspaniali koszykarze. No, tak kiedyś było. Jak ich pozyskuję? No, pozyskuję ich różnie. No, ciebie pozyskiwałem na Mieszczański, długo to trwało. Musiałem aż czekać, aż Śląsk Wrocław wpadnie, żeby cię wytransferować. To prawda, ale z perspektywy czasu myślę, że to na dobre wyszło dla rozwoju w ogóle głowy i wszystkiego. Nie można niczego w życiu żałować. No uważam, właśnie, że dużo chłopaków, których, bym powiedział, prowadziłem, z którymi do dzisiaj jestem prawie jak rodzina, bo były takie wspólne emocje i nie mogę powiedzieć, że to jest czas, który się zapomina. Wyciąga się wnioski
i wspomina się, wiesz, były różne akcje, prawda? Była akcja Stargard, była akcja Górnik Wałbrzych. Mhm. Wszystko było zawsze pozytywne, prawda? Co robiliśmy. Tak, no załatwiałeś transfer z Turowa, z Gorzelec do Anwilu, pamiętasz? Tam mnie Anwil Wocławek wykupił tak naprawdę. No tak. Jak to jest w ogóle? Nie, bo ja wtedy podpisałem kontrakt w Turowie z Gorzelec i nie można drugiego transferu zrobić, jak masz kartę, tak? Ale to teraz się zmieniało, bo to te przepisy na szczęście się pozmieniały, że nie można było zerwać i potem trzeba było wypożyczyć. Na szczęście ktoś wpadł na to, że tak naprawdę dzisiaj, jeśli się klub rozpadnie, tak się nasz kochany Śląsk kiedyś rozwiązał, no to nic nie można było zrobić. No, jeśli się klub rozwiązuje, jeśli ma problemy, no to zawodnik powinien być wolny i przejść do drugiego klubu, prawda? Mhm. I tak dzisiaj jest. Ilu zawodników gdzieś tak masz na chwilę obecną u siebie, reprezentujesz, nie? W Polaków, no bo... Polaków, ja zawsze uważam, że to jest ważne, żeby zachować jakość, nie może być grupa większa jak 20 zawodników, ponieważ czasowo jest Krzysztof, który z którym pracujemy dosyć długo. Krzysiek Skiba, no. Tak, i staramy się to ogarniać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, ja dużo czasu poświęcam, czasami nocy są nieprzespane po to, żeby pewne rzeczy podopinać. Tym bardziej w tej chwili sytuacja jest taka, że raczej trzeba myśleć o tym, żeby wyjeżdżać za granicę, żeby poziom sportowy swój utrzymać, czy finansowy. No bo w Polsce bym powiedział, tak jak we wszystkich innych krajach, no, koszykówka nie jest, bym powiedział, kluczową grą. I siatkówka czy piłka nożna zawsze będzie miała więcej dopływu pieniędzy. Kto był twoim pierwszym zagranicznym takim klientem, twoim zagranicznym klientem, no co podpisałeś umowę? Pierwszy zagraniczny klient podpisałem go w Sopocie, przyjechał na testy. Dzisiaj jest agentem, pracuje w agencji amerykańskiej. Rosjanin, Alex Karwanien. Wylądował najpierw w Poznaniu, a potem w Toruniu, albo odwrotnie, już nie pamiętam. Alex był pierwszy. Alex był super shooterem. Strzelał jak kałasznikow. A wielce utalentowany. Po 2 miesiącach mówi po polsku jak Polak. Chyba do dzisiaj mu to zostało. A to drugi było. Był Alan Gregow. O, znana postać. Wybitny, nerwoza. Nerwoza, cały czas zdenerwowany, ale nie, z MJ-em nie. Grał, a przeciwko MJ-owi na to Olimpiadę. Było, tak. No tak, był w składzie, tak. Nie? Rodzina koszykarska, bo jego kuzynem był Arjan Komazec, drugim kuzynem był Marko Popowicz, który niedawno skończył grać. I on, wybitna postać. Naprawdę wszyscy, gdzie go pamiętają, z Wrocławia, z Wrocławka. No to jak chłopak, no chociaż, który był w reprezentacji Chorwacji wtedy na Olimpiadzie, tak. No, trafił do Polski, nie? Bo to też zawodnicy. Posmarowane. Pieniądze były lepsze kiedyś, żeby ściągnąć zawodnika? Pieniądze były dużo większe i plus ta wartość pieniądza była dużo większa, bo wtedy 100 tysięcy dolarów to mogłeś sobie kupić 3 albo 4 mieszkania. Mhm. A dzisiaj za 100 tysięcy kupujesz jedno mieszkanie, to takie bym powiedział. Na Kuźnikach może jeszcze takie, wiesz. Domek. No. Taki domek na Kuźnikach. No, nawet nie, teraz domki prawie Baniaka kosztują z remontem. Tak? No, także wartość pieniądza się rzeczywiście zmieniła. No, zmieniła, także... To były wtedy dużo inne pieniądze. Właśnie był klientem Interperformance. Innym klientem był jeszcze dzisiejszy trener reprezentacji Bośni, Vedran Bosnić, którego też podpisałem w Toruniu. Vedran był gościem, zawodnikiem, który był prosto przyjechał z Sarajewa. Czyli wyobrażasz sobie, to był 96-97 rok i przyjeżdża chłopak, który przyjeżdża z kraju ogarniętego wojną. On był tak szczęśliwy, że tutaj wylądował, bo też był po kampie w Treviso, tylko że to była Summer League w Treviso wtedy. I on tutaj grał, potem jeszcze wrócił do Astorii Bydgoszcz. Świetnie wspomina pobyt w Polsce. Nie wiem, a zakochał się w Polsce lub w Polkach. I dzisiaj jest już trenerem reprezentacji Bośni. No to taki duży, bym powiedział, skok. I też uważam, że to jest, bym powiedział, jeden z tych zawodników, z którym mam do dzisiaj świetne relacje. Miał szansę na to, żeby być nawet trenerem Śląska Wrocław, ale nie dogadali się. A powiedz mi, jak długo, od jak dawna są te kampy, eurokampy w Treviso, bo to jest, rozumiem, w porozumieniu z NBA ligą, tak? Tam byli, tak. Jak ja byłem, byli trenerzy z NBA. Tak, był Donnie Nelson, był Greg Popowicz, widziałem. Tak, to tam przyjeżdżała cała śmietana była. To jest, na początku była Summer Liga, potem były Big Man Campy,
Potem się zrobił Reebok Camp, potem się stworzyła Adidas Euro Camp. Było to na tym, na bazie tego, że by Europejczycy mieli większy, bym powiedział, możliwość pokazania się klubom NBA, to kluby NBA przyjeżdżały na 3-4 dni do Wenecji, do Treviso i oglądały tych zawodników, którzy byli do dyspozycji w Europie i nie tylko, bo tam przyjeżdżali też Australijczycy, też przyjeżdżali zawodnicy z południowej Afryki, Ameryki, przepraszam, nie Afryki. I oni grali z sobą, pamiętasz, jak te mecze wyglądały, z kim grałeś, jak tu grałeś i jak ktoś nie doleciał, no to przyjeżdżał Kamilek prosto po maturze do tego, na taki camp. Tak było. Tak było, no i było tak też, że przyjeżdżali też, pamiętam, że był nawet Szymon Szewczyk i był Wojtek Barycz, który też fajnie wyglądał. No Marcin tam chyba zdominował wtedy ten konkurs sadów, zniszczył kosze, do dzisiaj są krzywe, ale... Mogło tak ale być. Ale był dominatorem, to trzeba powiedzieć. Maćka Lampę nie było, on już wtedy był szybko draftowany. On wszystko ominął. On ominął w ogóle grę w Polsce. Miał to szczęście. No bo on przez Szwecję trafił do Realu Madryt. Jego skauci wypatrzyli. I od razu. 14 lat. No i te kampy się kręciły na zasadzie tego, że NBA kupiło ten pomysł i to żeby pojawiać się zaraz po tych, po playoffach, czy nawet w trakcie trwania playoffów w Treviso, przyjeżdżały kluby, oglądały to, co było w Europie i ci, co się podobali, byli zapraszani potem na workouty, bo za chwilę był draft, prawda? To początek czerwca. No dzisiaj akurat się mi wyświetliło na wspomnienie, jak 2 lata temu na Eurocampie grali właśnie Marcel Ponitka i Michał Kolenda. Także podobna sytuacja jak z tobą, tylko że nie był po maturze Michał i też na ostatnią chwilę się dostał. Dostał zaproszenie, przyjechał i pokazał się. Słuchaj, chciałbym cię zapytać, jak wygląda taka umowa zawodnika z agentem koszykarskim. Potem zapytam, jak wygląda, powiedzmy, tak jak możesz swoimi słowami powiedzieć, jak wygląda umowa z klubem jeszcze, ale tak jak masz kogoś, to podpisujecie umowę. Z tobą nie miałem żadnej umowy. Ja nie mówię ze mną, myśmy byli na ryj dogadani. My byliśmy na tym takiej zasadzie, bym powiedział, rodzinnej, prawda? Ja no zawsze tak uważałem, że najważniejsze w tym wszystkim jest zaufanie. Jak się masz zaufanie i to funkcjonuje, to nie trzeba niczego podpisywać. Przyznam się szczerze, że już przejdę teraz do mojego odejścia z Zielonej Góry. Miałem ofertę naprawdę bardzo dobrą z Dąbrowy, zrezygnowałem z niej, poszedłem do Śląska i to jest jedyny moment, kiedy mogę powiedzieć, że rzeczywiście, ale nie, że dałem ciała, natomiast taką decyzję, nie żałujemy. Niczego nie żałuję, ale to było tak, że wtedy troszeczkę nasze relacje się to troszkę popsuły, albo nie gadaliśmy przez jakiś czas. No tak było trochę, nie? Może było przesilenie, no ale sam potem doszedłeś do wniosku, że coś nie było tak. No jeśli matematycznie coś jest, bym powiedział, jest tyle, a tu jest tyle, no to ja zawsze namawiam na to, coś jest więcej. No ty wiedziałeś o tym, że 2 lata tam to nie jest to samo, co w Śląsku. Ty zawsze byłeś emocjonalny, zawsze dla ciebie ten klub, zawsze miałeś ten klub w sercu. No tak było, jest, nie? No to jest, widzisz, czasami emocje i miłość jest ślepa. To jest taki dobry przykład, nie? Ale z drugiej strony powiem ci szczerze, że jak... Bo to jest też sztuka, już teraz mówię jako zawodnik, nie? Że jak idzie, no to łatwiejsza jest praca, zgodzisz się, nie, agenta? Tak. No, ale jak nie idzie, zawodnik jest w dupie, wtedy trzeba się wykazać, nie? To powiem ci, poci się tyłek, co? No tak, no i tobie się chyba też wtedy poci, no bo ja na przykład, czy inni chłopcy pewnie pytają, a masz coś już? No, widzisz, jak wygląda? Bo to są też fajne strony i są też nie takie ciężkie strony tego zawodu. Jeśli chodzi o pocenie, nie pocę się, może czasami troszeczkę gorzej śpię, no. To jest ten, bo ja to przeżywam to jednak, jak klient, zawodnik nie ma pracy, bo rozumiem, że często jest tak, że jeszcze jest związana z tym rodzina i dzieci i bym powiedział, żyję tym, przeżywam to, staram się, żeby to było tak, żebym nie zawodził. Pamiętam, że najbardziej bym powiedział przyciągniętą osobą, jaką z moich zawodników był twój kolega Łukasz Seweryn.
Chyba domyślałem się, że powiesz o nim, a dlaczego? Dlatego, że czekał do grudnia, dostał jakieś, bym powiedział, drobne pieniądze w Ostrowie. Mhm. Andrzej Kowalczyk w ostatniej chwili go, bym powiedział, wziął na ostatni gwizdek. No i co? I to się zaczęło. I zagrał 3-4 dobre mecze, akurat wtedy w playoffie z Gdynią, czy to z Prokomem. I na ile lat wtedy wylądował w bardzo, bardzo porządnym klubie w Eurolidze? Kto by się spodziewał? Akurat uważam, że Łukasz, który jest wspaniałej rodziny Sewerynów, gdzie wujek, ojciec, mama, Grażyna grali w reprezentacji, to akurat on tym jednym przejściem, transferem ich wszystkich przebił, bo zdobył więcej mistrzostw niż oni wszyscy razem. A mama była, bym powiedział, wybitną koszykarką. Wujek był w reprezentacji Europy, prawda? Także czasami warto poczekać, mieć zaufanie. Nie wynika to z tego, że ktoś jest czasami słaby, tylko z niewiedzy trenerów. No, trzeba też powiedzieć, że nie tylko agenci i zawodnicy zawodzą, ale to jak trenerzy, bym powiedział, jakie mają podejście. No niestety u nas się zawodników rodzimych nie szanuje. U nas łatwiej jest, bym powiedział, kupić bilet ze Stanów, zapłacić licencję, niż pracować z zawodnikiem krajowym. No trochę tak jest, ale to z drugiej strony trenerzy czy kluby odbiją ci piłkę, nie? Że zawodnicy, wiesz, nie prezentują poziomu takiego, jak Amerykanie, co byś wtedy im powiedział? Za te pieniądze, bo pewnie rozbija się wszystko o pieniądze. Ja im powiem tak, a co ci robią, co robią w klubach po sezonie? Po sezonie jest albo, bym powiedział, party, bo ktoś coś wygrał. I zapomina się o tym, że kiedyś jeszcze kluby zapewniały after season, że trenowało tak było, się, było roztrenowanie. Dlaczego kluby też zapomniały o tym, że były przygotowania w górach, że jeździło się nad morze? Przepraszam bardzo, to o tym trzeba pamiętać, że zawodnik nie jest, bym powiedział, maszyną, że potrenuje 30 dni, przygotuje się do sezonu i odpali. Tylko dobrze wie, że jeden jest jak Grzesiu Mordzak, potrzebuje półtora miesiąca i wtedy jest może wszystko prowadzić, każdą drużynę, każdy autobus, każdy samochód, każdy pojazd i pojedzie. A są tacy, bym powiedział, że przyjedzie prosto z samolotu, jak Lindgren zagra w meczu z Olympiakosem wtedy, po dwóch dniach i przyjedzie, zagra i ograje Olympiakos na tym, na orbicie. Co więcej, ja powiem tak jeszcze coś od siebie, bo to powiem ci... W ogóle co to jest za kajet? Co to jest taki kajet agenta. Zawodników. To jest firmowy kajet agenta. No tak, Lubimy. Firma Spalding, tak. Sports.pl, 20% zniżki dostaniesz. Na gały. Na gały, tak, to byś mógł porzucać. Hanas przez CH wpiszesz i możesz sobie kupić. Ale ty jesteś na pierwszym miejscu. Na CH, pamiętaj, w tym mieście jest Hanas i Hudeusz. A właśnie, a teraz kto jest? Masz 20 klientów. Adamek, widzisz. 20 klientów. Na CH? No przecież w alfabecie. Masz 20 klientów. To musisz mieć, wiesz, no najważniejszych klientów, tak zwanych grubasów, nie? Kto to jest teraz, tak? Czy nie chciałbyś kogoś to... Nie no, grubasów to przecież... Ja nie mam super overweight... Nie, chodzi mi grubasów w sensie takich, wiesz, że tu ściochy, że na nich, wiesz, pieniążków zarobisz. A myślałem, że o Świądra pytasz, no nie ma. Boże, musiałeś w to wplątać, no. O, z mistrzem. Dobra, to powiem ci... że dzisiaj są w Polsce grają Adrian, jest zawodnikiem, o którego pytają, jest Aaron Cel, który gra w drużynie w Toruniu, jest Maciek Wojciechowski, który grał w Śląsku Wrocław, jest Krys Czerapowicz, który gra w Hiszpanii. Mało jest, tyle co jest. No jest Michał Kolenda, który gra w Sopocie. Ja uważam, że on będzie za 2 lata zawodnikiem na Europę i już powinien myśleć o wyjeździe, a no złote czasy, bym powiedział, były. No to właśnie, te złote czasy, gdzie naprawdę zarabiało się dobre pieniądze i na kim? Dawaj, no powiedz mi, przepraszam jeszcze zanim, no nie, mów. Dobra. Później zapytam o umowę. Pierwszy mój złoty, powiem ci, pierwszy złoty strzał, to muszę powiedzieć, Tomasz Paczesas, który był zawodnikiem euroligowym, który przyjechał do Śląska Wrocław, był wcześniej w Legii Warszawa, gdzie Robert Habelski go gdzieś tam wyczarował z Alitusa na Litwie. Przyjechał, grał. Panie Adamie. Najbardziej
utytułowany zawodnik chyba w Polsce, który grał w Polsce, bo chyba tych mistrzostw najwięcej wyzdobył. Mm-hmm. Potem był Gintara Sajnikis, zwany Gitarą. To był zawodnik, który pierwszopiątkowy reprezentacji Litwy. Pamiętasz jego słynne haki? No nie, no Haczyk Williams piękny, nie? No to był gość, który potrafił na tym na olimpiadzie, rozumiesz, tam Alonso Morninga tam ośmieszyć tymi swoimi manewrami. No to są, wiesz, i są goście, naprawdę. Pamiętasz, jak ostatni finał Śląska-Wrocław grali z Treflem Sopot, Prokomem Treflem Sopot na hali ludowej, jak tam czarował, rozumiesz, lewo-prawą ręką Quinteras. Mhm. Tak, no i to byli pierwsi tacy duzi klienci. Potem udało mi się poznać i pracować z braćmi litewskimi, Polakami z Wilna, Krzysztofem Dariuszem, którzy byli zawodnikami z wielkim potencjałem i z wielkim talentem. Grali w najlepszych klubach w Europie. Był Rimas Kaukanas, który potem dołączył do nas. No było tych zawodników, takich był... Mateusz, a ty ich... Lindgrill. Ty ich współreprezentowałeś, czy ty tylko się nimi zajmowałeś? Jak to było? Ja ich, tak jak wcześniej mówiłem, mam wspólnika w Stanach, w Nowym Jorku. Kennego, tak? Kennego Granta. I to jest agencja, jak się nazywa? Champion Sports Group. Group, okej. Okay. W Nowym Jorku. Kenny był byłym trenerem, zawodnikiem, który jeździł po świecie i jako zawodnik grał w różnych ligach w Europie. Potem był trenerem drużyn euroligowych jak Paolo Ortez, we Włoszech pracował i potem dostał propozycję pracy agenta. Reprezentował do NBA Drażana Petrowicza, Georgia Muresana i paru jeszcze innych wielkich sportowców jak David Anderson, Michael Wright. No niezłe nazwisko. No tam był jeszcze ten Anglik, który taki był w NBA, który tam pierwszy ogłosił, że był, no jak on się nazywał, taki był? Jonah Mitch, tak. Tak? Tak, tak. No, też go reprezentował. To też fajna historia, którą zaraz może jeszcze zdążymy opowiedzieć. Jak nie zawsze pieniądze były najważniejsze dla zawodnika. Ważniejsze było to, gdzie chciał grać i dla kogo chciał grać. Mhm. I właśnie Amici był takim gościem, że potrafił powiedzieć nie milionom po to, żeby grać w drużynie, którą lubił. Chciałeś powiedzieć, że był pierwszym homoseksualistą, który się ujawnił światu, tak? No to wiesz, no... No to naprawdę odważny ruch z jego strony w tym świecie takim, no brutalnym, można powiedzieć, nie? No tak, to jest taki... wiesz, powiem ci, że uważam, że to jest... We wszędzie są między nami... Mówiąc, i trzeba umieć, bym powiedział, to być tolerancyjnym. No tak. Nie tak, można tak, podchodzić tak. do tego, że tego nie ma, lub bym powiedział, wyobcować to, bo to byłoby straszne. Nawet to był kawał świata, kawał chłopa to był ten Jonah Mitch. Był duży, no. I Big Dog. Big Dog. Ale pamiętasz, w Śląsku też byli tacy, co ten, kochający inaczej. Nie wiem, nie złapałem za rękę. No wiadomo, że tak, ale byli świetni zawodnicy byli, no to nie ma co mówić. No. To wiesz, może jeszcze u nas nie ma tych, bym powiedział, o tym się nie mówi, no i są, wiesz, o czym się teraz mówi, no mówi się o tym, że jakiś zapisać w umowach, come on, no przecież to jest normalne, czy ktoś komuś zabrania śpiewać, bo jest kimś innym? Nie, trzeba podchodzić do tego, no, są wśród trenerów, koszykarzy i wśród zawodników i wśród sędziów, na pewno bym powiedział. No też, no, słuchaj, trzeba o tym mówić, było, jest i będzie. No, trzeba, tak jak mówić, trzeba być tolerancyjnym. Mówiłeś o zawodnikach, ale też masz swojej, jak ja to mówię, stajni trenerów. Są. I są bardzo ważni. Ważni. Ja, moim pierwszym trenerem był Jurek Chudeusz z wielkiej rodziny Chudeuszów, gdzie mama była największą pasjonatką koszykówki, pani Jana, i był Leszek Chudeusz. I Jurek był trenerem, który 19 września 1984 roku na Mieszczańskiej poprowadził pierwszy trening, na który przyszedłem. Wspaniała grupa, wspaniali zawodnicy, z którymi miałem przyjemność rozpoczynać swoją przygodę. Radek Czerniak, Piotrek Nizioł, Tomasz Miłek, Andrzej Wierzgacz, był Marek Ćmikiewicz. Ludzie, którzy potem zrobili wielkie kariery. Myślę, oprócz Tomka Miłka, który
Nie pamiętasz takich, jak wsiadało do autobusu w Śląsku, Wrocław, czy wszyscy są? Miłka nie ma, tak się mówiło. Mhm. I Tomasz Miłek. A dlaczego? Wysiadł w autobusie w Niemczech i nie wrócił. Wtedy został w Niemczech i emigrował do Kanady. Aha. To był chłopak, który w Śląsku, Wrocław w finale Mistrzostw Polski na hali ludowej potrafił w wieku lat 19 być pierwszopiątkowym zawodnikiem ważnym w ataku i uważam, że to był jeden z tych talentów, który w Śląsku, bym powiedział, nie zafunkcjonował, dlatego że nie było go w kraju, a miał wielkie papiery na granie. Mówiło się o Darku Zeligu profesor, a o Tomku mówiło się doktor, także to była duża nominacja. Piotrek Nizioł, super, super zawodnik, który wiele lat grał, chyba do 40. Mhm. Dzisiaj jego syn Kuba gra. Gra, no. Tak. Ale o trenerach, o trenerach. Trener, to trener potem Arkadiusz Koniecki, Rimas Kurtinaitis. Udało mi się współpracować z takim wspaniałym trenerem. Rozpoczynał swoją przygodę trenerską w Śląsku Wrocław. Był twoim trenerem. Pamiętam, potem, takie nowinki wprowadzał. To było coś innego, co robił. Pamiętasz, jak rozbierał, zajmował koszulkę i graliście? Tak, no to było tak, że ci co najmłodsi zazwyczaj wtedy, jak był dzień wolny, to starszyzna miała, robiła co chciała, a my graliśmy z trenerem Kurtinaitisem 3x3, a to jest gość, który na olimpiadzie biegał, nie? I taki rzut miał, on wyprzedził czasy, on stawiał na ten rzut za 3 punkty. On był złotym medalistą. No. On dzisiaj ląduje w Nowym Moskwie i wszyscy wiedzą, że to jest Rimas Kurtinaitis. To jest wybitna postać, naprawdę. To jest zawodnik, który zdobył 3 medale olimpijskie. To także duży szacunek dla niego i jako dla zawodnika, jako dla człowieka i jako dla trenera, bo chyba jest najbardziej utytułowanym trenerem, który kiedykolwiek pracował w Śląsku Wrocław. Nie było drugiego, który 3 razy wygrał Eurocup i grał w Eurolidze z drużyną. Wygrał 2 razy z Lietuva Srytas, potem pracował w Chimkach, potem pracował we Włoszech. Nie każdy trener może zdobywać mistrzostwo Euroligi. No, on zdobywał inne tytuły i uważam, że wspaniały, wspaniały człowiek. Współpracujecie dzisiaj? Dużo rozmawiamy. Jest pod kontraktem w Rosji, w Chimkach i zawsze mamy dużo wspólnych tematów. I ma za duży budżet na zawodników. Ten nasz rynek nie jest taki atrakcyjny. No, dla myślę, że dwóch, trzech zawodników z reprezentacji Polski mogłoby grać. No, jest, bym powiedział. Mateusz, tak, Ponitka. Na pewno. To jest chyba dzisiaj nasz lider. Myślę, ktoś jeszcze, że twoim zdaniem? Czy nie chcesz? Ja uważam, że paru naszych zawodników ma olbrzymi predyspozycje do tego, żeby grać w Eurolidze. No niestety nie jesteśmy tak renomowani jak Litwini, czy nawet Czesi, którzy mają zawodników w Eurolidze i w NBA. No właśnie, a z czego to wynika? Dlaczego tak mało Polaków było w NBA, Marcina Gortata już nie ma? Z czego to wynika? No bo to nie, umówmy się, no, umiejętności to chyba jesteśmy, też mamy dużo, wiele. Nawet może z agentów to wynika, sobie, agent mi. Na pewno, na pewno jest to ten, jest to jakiś, jest to pytanie, które mnie nurtuje od kiedy pracuję. Dlaczego? Myślę, że wszyscy ci zawodnicy, którzy wcześniej wyjechali z Polski, to znaczy w wieku 16-18 i zafunkcjonowali jak Szymon Szewczyk. Maciek Lampę. On za jako dziecko wyjechał, prawda? No, czy Marcin Gortat też wyjechał od razu w Polsce, nie grał, prawda? Czyli co, szkolenie? Bo teraz może, tak idziesz w tym kierunku. Może raczej. Musieli się ciężej przebijać, prawda? Też ważne jest to, żeby mieć szczęście. No, wyjeżdżał Wojtek Barysz też w swoim super czasie. No niestety kontuzje nie pozwoliły. Wyjeżdżał Wojciechowski też do Włoch. Coś nie pozwoliło. Nie wiem. To są rzeczy, które potem detale decydują o tym, dlaczego oni nie zafunkcjonowali. Wyjeżdżał Paweł Mróz, też wyjeżdżał i wrócił potem do Śląska. Ja uważam, że czasami brakuje cierpliwości. Brakuje nam tego, co miał Marcin, czyli był przede wszystkim wojownikiem. Tytanem pracy. Tak. Tytanem pracy. Ale przede wszystkim miał szczęście, że trafił na Obradowicza, który po prostu widział w nim potencjalnego zawodnika na bardzo, bardzo wysoki poziom. To też jest, z czym miał szczęście. Każdy musi mieć trochę szczęścia w tym wszystkim. Tak jak kiedyś tutaj
u ciebie mówił Igi, że coś nie zafunkcjonowało. Ja uważam, że Michał z tych wszystkich zawodników, którzy byli za granicą, miał największy największe predyspozycje do tego, żeby być na bardzo wysokim poziomie, czyli na poziomie Euroligi, nawet NBA, dlatego że on, u niego wszystko, co robił, było naturalne. Nie było u niego, bym powiedział, tego, że czegoś by nie zrobił. Czy miał grać na trójce, czwórce, czy na piątce? No tak, on biegał za Navarro po stagerach w obronie. No, tak. Ale wiesz, za obronę się nie płaci, no ale umiał się wszędzie. Wszędzie się umiał oddalać. Albo ekstra no. się płaci. No body pay for defense, tak? Ale akurat Marcin był zawodnikiem, który grał w ataku i w obronie. Za to był doceniany. Ale inni, no... No ale to wychodzi na to, że jak są umiejętności, to no to czego brakuje, bo to można powiedzieć też, że już kontaktów w poszczególnych jednostkach, takich jak Igi na przykład, czy to kontaktów troszeczkę brakuje, bo tam jest tyle chętnych ludzi, żeby być w NBA. Jak wiadomo, to... że Amerykanie zawsze będą promowali bardziej swojego niż Europejczyka. Ciężko jest się też przebić. Trudniej się przebić Europejczykowi przez college niż przez Europę. To powtarzam, bo sprawdźmy statystyki, ilu zawodników trafiło europejskich przez college i ilu trafiło przez Europę. I uważam, że przede wszystkim jest to, jeśli nasze drużyny euroligowe grały, nie ogrywały młodych zawodników, tak to robiło się w Lublianie, czy się robiło w Cibonie, czy w Żalgirisie. Nasi zawodnicy uzupełniali tylko tył ławki, prawda? Przyjeżdżali obcokrajowcy, grali. No, powiedzmy, Maciek Zieliński, jak wrócił ze Stanów i awansowali tutaj z drużyną Śląska Wrocław do Euroligi w Mediolanie, wtedy, kiedy pokonali Olimpię Milano, to był zawodnikiem wiodącym. Wszyscy trenerzy w Europie, w Eurolidze wiedzieli o tym, że Maciek, jak mu włączy piąty bieg, no to po prostu potrafi drużynę pociągnąć za sobą. Dominik Tomczyk, który był zawodnikiem innego levelu, był zawsze zawodnikiem grającym w Polsce. Nie chciał wyjeżdżać za granicę. To szczęście miał Adam Wójcik, wyjechał wcześniej. Ograł się w Śląsku, w Eurolidze. Wyjechał potem grać. A to prawda, że on był w Clippersach na jakimś workoucie, tak? Był właśnie po tym turnieju w 93 roku pojechali z agencją Interperformance do Los Angeles i z Arkadiuszem Konieckim przez chyba tydzień czasu byli w Kalifornii, tak. Był na workoutach, no ale no dzisiaj no trudno do osiągnięcia, no tak. Rzecz dla Polaka, no ale trzeba próbować, trzeba namawiać do tego, żeby to się udało. A z tych młodych zawodników, kto myślisz, że ma szansę? Bo nawet teraz Mateusz Ponitka jest w dobrym wieku. Grali przeciwko Amerykanom. Wiadomo, to był, jak się wszyscy mówią, drugi garnitur, no ale dalej to najlepsza liga świata i najlepsi zawodnicy. I spokojnie sobie radził i fizycznie, i umiejętnościami. Nie wiem, musiałbym go zapytać, zaprosić, czy chciałby spróbować swoich sił. Czemu on jeszcze ten kierunek nie obrał? NBA? No, może ty coś wiesz więcej, bo to w środowisku. Tego nie wiem, nie współpracowałem nigdy z nim, ale sądzę, że chyba czasami lepiej być ważnym ogniwem w Eurolidze i grać, być podstawowym zawodnikiem, niż próbować za wszelką cenę poprzez Summer League, bo jak się jest na Summer League i potem się zostaje na weteran kempie, to można stracić miejsce w drużynie euroligowej, prawda? Bo jednak drużyny nie chcą czekać potem na zawodników po weteran kempach, tylko chcą ich podpisać wcześniej, prawda? No i czasami też lepsze pieniądze chyba są nawet w Europie, tak? Niż... Czasami tak, no ale to zawsze się wiąże z tym, że jak za długo posiedzisz w Europie, no już potem nie pojedziesz do Stanów i nie zarobisz tych grubych frytek. A powiedz mi, kto jest takim prospektem według ciebie teraz, że może gdzieś tam będzie się ocierał albo walczył o NBA? Są tacy chłopcy? O NBA? No. Trudno jest mi powiedzieć. No wiesz, jakiś zawodnicy w Polsce nie grają w pucharach europejskich, nie są z liderami, no to trudno bym powiedział reklamować zawodnika, który gra tylko w polskiej lidze. No. Ja uważam, że nawet jak wyjedziesz, jak ktoś się śmieje, do NRD czy RFN-u i zafunkcjonujesz w innej lidze, czy do Czechosłowacji i tam zafunkcjonujesz i jesteś kimś, no to tak, pamiętasz, Milony pojechał jako anonimowy zawodnik z pierwszej ligi, który był przez chwilę w Śląsku, Wrocław, pojechał do Ostrawy i poprzez Stodolni i poprzez parkiety czeskie, potem i przez słowackie, wrócił do ligi i do nas i nagle zaczął funkcjonować jako podstawowy zawodnik, tak? No to jest tak zwane ogranie. Ty dobrze wiesz, co ci dawało to, że byłeś zawsze ograny, że wchodziłeś z wieku juniora do Śląska i byłeś ograny. Ty nie miałeś, bym powiedział, problemu z tym, żeby
żeby udowadniać. Czy już byłeś gotowy do gry? No to... Kiedyś to byłem spuszczony ze smyczy, bo ja nawet nie wiedziałem, z kim gram. Później dowiadywałem się po czasie, o, to był taki gość, to był taki człowiek. Jak jest młody, to po prostu idzie na żywioł. To, to może nie był żywioł. Ty po prostu nie kalkulowałeś. Ty miałeś, bym powiedział, czystą głowę. Nie statystykami sobie nie napychałeś głowy. No po prostu ty wychodziłeś i grałeś. No chłopak z Kuźnik, no tak. Talent. Trochę tak jest. Fajnie, że o tym mówisz. A propos Mielonego, powiedziałeś, że się ograł, ale Mielony to jest, to też jest tytan pracy. To jest gość, który... Chyba myślę, że w pierwszej piątce chyba najbardziej tych zawodników, którzy nikt by nie powiedział, że będą na takim poziomie. Naprawdę chłopak, naprawdę ciężką pracą i to jest gra do dzisiaj. No. Chłopak z Marzenina, który bym powiedział poprzez Straż Pożarną wylądował, rozumiesz, na PLK. A ja jeszcze, wiesz, od ciebie, bo też nie mówiłem o tym, a warto powiedzieć, kto był pierwszym agentem w Europie. No właśnie, no. Pierwszym agentem w Europie był trener, który właśnie przywoził takie drużyny objazdowe. Nazywał się McGregor, który poprzez te swoje listy, o których wcześniej mówiłem, wysyłał, jeździł po Europie i proponował Amerykanów, którzy grali mecze z drużynami klubowymi, a potem proponował tych zawodników do gry w tych klubach, z którymi oni grali. Mhm. I on poprzez tą swoją sieć tych klubów we Włoszech, w Hiszpanii, przywoził tych Amerykanów, proponował ich i się stworzył, abym powiedział, stworzył się rynek zawodników, których on potem reprezentował. Zawodnicy zostawali trenerami lub agentami i oni, Warren Legere czy Luciano Capiccioni, oni potem tworzyli właśnie siatkę tych agentów, którzy potem rządzili w Europie. No, dzisiaj jest najważniejszy jest Miszko, prawda? Raznatowicz, który ma portfel najlepszych zawodników i w Europie, i w NBA z Europy. I pamiętam, jak jeździł białym golfem, rozumiesz, dwójką, potem po Europie proponował swoich... Ale wtedy to pewnie był kozakiem w tym golfie. Czy on był kozakiem? Bo mówisz, że golfem dwójką może w tamtych czasach to był gość, nie? No nie, to były... Sławomir jeździ trójką, no, chyba. Wiesz... A są jedynki nawet na kozikach. Ale to wiesz, no to ja mówię, tak zaczynali. Goście jeździli, proponowali, no, w tych klubach... W tych klubach w Polsce nie zawsze przyjeżdżała śmietana z Jugosławii, tylko przyjeżdżali zawodnicy, którzy, bym powiedział, istnieli lub nie istnieli. No byli tacy, co w Ostrowie, Dejan, który grał w reprezentacji młodzieżowej Serbii, potem wylądował w Polsce, prawda? Mhm. Miszkowicz grał w Toruniu potem, ale pakiet zawodników mu rósł, coraz lepsi zawodnicy trafiali do niego. No dzisiaj ma większość reprezentantów Francji, w Niemiec i Grecji. Pracują z nim. No jest numer jeden. No to mamy koniec pierwszej części wywiadu z Mateuszem Jodłowskim. Druga część w tym tygodniu. Zapraszamy do Patronite'a. Tam możecie obejrzeć odcinek w całości. Zapraszam też do zakupów na stronie sportspro.pl. Spalding Polska oferuje takie piłeczki, kosze czy koszulki, bardzo fajne rzeczy. Na lato kod HANA z 20% i otrzymacie taki rabacik z miejsca. Także zapraszam na drugą część już niedługo.